Po raz kolejny przekonałem się, że papieża Franciszka trzeba czytać w oryginale, a nie przyfiltrowanego przez filtr takich czy innych komentarzy. Przesłanie na tegoroczny Światowy Dzień Młodzieży jest genialne. Nawiązuje do słów świętego Pawła wypowiedzianych przed Herodem Agrypom. Paweł wspomina swoje nawrócenie. Usłyszał wtedy słowa Jezusa, gdy leżał powalony na ziemi: Wstań, ustanowiłem cię świadkiem tego, co zobaczyłeś. Dwie rzeczy mnie tam mocno uderzyły. Pierwsza rzecz, papież Franciszek mówi, że Paweł jest wybrany wtedy, gdy jedzie do Damaszku aresztować i prześladować chrześcijan. Jakby Jezus mu chciał powiedzieć: Wiem kim jesteś, wiem co zamierzasz, ale mimo to wybieram właśnie ciebie. Zauważmy, że tu jest czas teraźniejszy. Wiem co zamierzasz. Paweł jedzie ze złą intencją. Chce prześladować wyznawców Chrystusa, a mimo to Jezus go wybiera. Nigdy nie może, pisze papież, powiedzieć: Jestem za daleko, dla mnie jest zbyt późno. Nie tylko Jezus nam wszystko przebacza, ale wybiera nas, nawet jeśli jesteśmy grzesznikami. To, to jest miłość, która przemienia życie. I druga rzecz: Paweł po tym, nawróceniu po tym spotkaniu z Jezusem, kontynuuje podróż do Damaszku. Ze, na zewnątrz nic się nie zmienia. Dalej jedzie do Damaszku, ale w zupełnie innym celu. W Twoim życiu możesz dalej robić to samo, możesz wykonywać tę samą pracę, mieć tych samych przyjaciół, korzystać z tych samych rozrywek, ale z przemienionym sercem w zupełnie inny sposób. Rewelacyjne orędzie warto przeczytać w całości.